Dzisiaj będą żarty o Jasiu. Pani w szkole pyta dzieci, co należy robić przed spaniem. Dzieci milczą, bo jakoś żadnemu nie przychodzi do głowy, że pani chodzi o mycie zębów. No Jasiu, powiedz, co twoi rodzice robią przed spaniem? Próbuję naprowadzić Jasia pani na właściwą odpowiedź. Na miłość boską! Mówi Jaś. Pani to wie, ja to wiem, ale czy naprawdę musimy deprawować te niewinne dzieci? Proszę pana, czy pięcioletnia dziewczynka to ma mieć dzieci? Nie, na pewno nie. No tak sądziłem, a ta dziwka Mazena mnie fantazuje. Mama mówi do synka. Jasiu, od 2 tygodni nie chodzisz do szkoły. Naprawdę dzisiaj musisz już iść. Nie pójdę! Jasiu, uspokój. Nie pójdę! Jasiu! Nie lubię szkoły. Jasieńku, ferie się dawno skończyły. Musisz iść. Nie pójdę do szkoły. Dzieci mnie nie lubią. I ja też nie lubię dzieci. Jasiu, uspokój się. Musisz iść do szkoły z 2 zasadniczych powodów. Po pierwsze, masz 57 lat i 3 lata do emerytury. Po drugie, jesteś dyrektorem szkoły. No. Tatusiu, skąd ja się wziąłem na świecie? Widzisz, Jasiu, bocian cię przyniósł. Tato, mama, taka fajna kobitka, a ty pieprzy z bociany. Proszę pani, no. Ja się chyba w pani zakochałem. Mówi swojej nauczycielce 10-letni Jasiu. Przykro mi, Jasiu, ale ja nie lubię dzieci. A kto lubi? Będziemy się pilnować. Na lekcji polskiego każdy z dzieci ma powiedzieć kilka zdań o zimie. W końcu przychodzi kolej na Jasia. Jest wielki mróz. Z drzew spadły już wszystkie liście, ptaki odleciały do ciepłych krajów, woda zamarzła w jeziorze, a na lodzie wilki się pierdy... Stop, Jasiu! Źle! Pewnie, że źle, bo im się łapy ślizgają! Nauczyciel napisał na tablicy słowo rarytas. Pyta się dzieci, co to znaczy. Jasiu się wyrwał i mówi. Rarytas? Jest to ekstra 17-letnia panienka. Nauczyciel na to. Jasiu, pleciesz bzdury. Kochanie, porozmawiaj z tatą i tato ci to wytłumaczy. Na następny dzień podczas lekcji z tym samym nauczycielem Jasio przesiadł się do ostatniej ławki. Nauczyciel, gdy go spostrzegł, pyta. No i co, rozmawiałeś z tatą? Tak. I co ci powiedział? No tata mnie powiedział, że jeśli dla pana profesora ekstra 17-letnia panienka nie jest rarytasem, to pan jesteś pedał, a ja mam się trzymać od pana z daleka. Na dzień morza Jaś napisał wierszyk. Morze nasze morze, w nim się kąpie dziewce chowe. Z dala słychać syren gwizdy, woda sięga jej do kolan. Jasiu, przecież to się nie rymuje. Będzie się rymować, jak psy będzie wody. Wychowawczyni poleciła swoim uczniom spytać rodziców, skąd się biorą dzieci. W domu ojciec Jasia odpowiedział. A wiesz, że wystrugałem cię z ziemniaka. Na drugi dzień Jasio, idąc do szkoły, włożył do tornistra 1 ziemniak. Na lekcji nauczycielka po kolei przepytuje uczniów, czego dowiedzieli się w domu. Bociany przynoszą dzieci. Dzięki znajduje się w kapuście. Dzieci rosną w szpitalu. Gdy przyszła kolej na Jasia, ten pyta nauczycielki. Mogę wyjąć i pokazać. Pani pyta Jasia z 2 klasy. I Jasieńku, kochanie, dlaczego nie odrobiłeś zadania? No, że byłem wczoraj u Zosi, no. Ach, u Zosi byłeś, tak? Wobec tego, przyjacielu, za karę zostaniesz ze mną po lekcjach 2 godziny. No dobrze, jak pani nie zależy na opinii, to mogę zostać.
Babcia opowiada ukochanemu Jasiowi bajkę. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami stał piękny pałac, a w nim same dziwy. Jaki pałac, to burdel! Tam dzisiaj dwa razy spyrał. Skarży się Jasio. Pierwszy raz, jak mu pokazałam świadectwo z zbójami. A drugi raz? Jak zauważył, że to jego. Jasiu, Jasiu, dlaczego ty chodzisz ciągle z brudnymi uszami? Nie mam innych. Pan od matematyki pokazuje uczniom, jak rozwiązać skomplikowane równanie z jedną niewiadomą. Zapisał już całą tablicę, a gdy skończył, mówi: teraz już wiemy, że x równa się 0. A na to Jasio. No to straszne. Tyle liczenia na nic. Nauczyciel mówi: Jasiu, dlaczego nie byłeś 3 dni w szkole? A bo dziadek nam zmarł. No nie, no Janeczku, przestań oszukiwać. Wczoraj jeszcze przez okno patrzył. A my żeśmy go tylko wystawili, bo listonosz niósł rentę. Nauczyciel do ucznia: Jasiu, zaprowadź panów archeologów w to miejsce, gdzie znalazłeś te stare monety. Niestety to niemożliwe. Dlaczego, Janeczku? A bo dzisiaj muzeum jest zamknięte. Dzisiaj opowiem wam, jak powstał pierwszy człowiek, mówi katechetka do uczniów. Proszę, siostry. Czy mogłaby nam siostra opowiedzieć lepiej, jak powstał trzeci człowiek? Słuchaj, no, a skąd ty się wziąłeś na świecie? Mama mówi, że przyniósł mnie bocian i rzucił w kapustę. A, to dlatego jesteś takim głąbem. Pani na lekcji języka polskiego prosi dzieci, aby ułożyły zdanie, w którym będzie nazwa ptaka. Zgłasza się Jaś. Tata przyszedł do domu nawalony jak szpak. No, no bardzo ładnie. Może być, nie? Może być, oczywiście. No a teraz, Janeczku, czy ułożysz zdanie na przykład, żeby były dwa ptaki? Pewno. No to powiedz. No tata przyszedł do domu nawalony jak szpak i wywinął orła. Bomba, Janeczku. No a z trzema ptakami zdanie? Siema, no. Siema. O, siema. Tata przyszedł do domu nawalony jak szpak, wywinął orła, puścił pawia. Pięknie. Jasiu, a jak ułożysz z 4 ptakami, dostaniesz 5, no. Dobra, jadę, uwaga, te 4. 4 ptaki, żeby były, no. Już, dobra. Tata przyszedł do domu nawalony jak szpak, wywinął orła, po czym puścił pawia, aż mu 2 gile wyszły z nosa. Dobrze. Bardzo ładnie. To wobec tego, Jasiu, jak ułożysz zdanie z 5 ptakami, masz 5 na okres. Tata przyszedł do domu, nawalony jak szpak. Dobrze. Wywinął orła, po czym puścił pawia, aż mu 2 gile wyszły z nosa i poszedł dalej pić na sępa. No. Wiedział. Na lekcji wychowawczej pani pyta uczniów, kim chcieliby być, gdy oczywiście dorosną. Kaziu chce być strażakiem, Ania pielęgniarką, Basia sekretarką, a Jasio oświadcza, że chce się w swojej przyszłej pracy zajmować dewiacjami seksualnymi. Dewiacjami seksualnymi, Janeczku? Cóż to takiego? Ja to wyjaśnię pani na przykładzie. No proszę bardzo. Idzie ulicą 3 kobiety. Dobrze. A w zasadzie idą. No tak. I oprócz tego, że one, te 3 kobiety idą, to one jeszcze niosą lód. Aha. Jedna z rzeczonych z nich tego loda leży. Dobrze. Druga gryzie, a trzecia się. No proszę, niech mnie pani powie, która z nich jest mężatką? No chyba ta, która się. No i błąd. Mężatką jest ta, która ma obrączkę na palcu. A to, co pani powiedziała, to są właśnie dewiacje seksualne.
Jasio z 8C jest największym chuliganem w całej szkole. Dyrektor kazał mu wezwać do szkoły matkę. Na drugi dzień Jasio przychodzi do szkoły bez matki. Gdzie matka? Nie wie. Walec ją wczoraj rozjechał. Biedny chłopcze, współczuję ci. Ale proszę w takim razie, niech ojciec przyjdzie do szkoły. Zastanowimy się nad twoim biednym dalszym losem. Ojca wczoraj też rozjechał, walec. Oj, oj, biedaku. No to co ty teraz będziesz robił, no? Będę dalej walcem jeździł. Siostra skarży się na brata. Mamo, ja się obgryza babci paznokcie. Jasiu, przestań! Mamo, ale on ciągle obgryza te paznokci! Jasiu, jak nie przestaniesz obgryzać babci paznokci, to zamknę trumnę! Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcję? Bo gdy czekałem na przystanku, to jednej pani zginęło 100 tysięcy złotych. A, i co? Pomagałeś jej szukać? Nie, żem stał na tych pieniądzach, czekam aż autobus odjedzie. Mały Jaś odmawia wieczorną modlitwę. I spraw jeszcze, Panie Boże, aby Londyn był stolicą Finlandii. Ależ Jasiu, co ty wygadujesz? Mamusiu, ja tak napisałem na klasówce z geografii. Pyta Jaś Małgosi. Kośka! Zrobić ci bobaska. Ale z Jasiu, jestem jeszcze na to za młoda. Dopiero jak se skończę 18 lat. Po ukończeniu 18 lat Małgosia mówi do Jasia. Jasiu, zrób mi bobaska. To Jasio ujął ją delikatnie palcami za policzki. Ty, bobasku. Pani nauczycielka przyszła na lekcję w bluzce z dużym dekoltem. Na szyi miała złoty wisiorek w postaci samolocika. Siedzący w pierwszej ławce Jaś uporczywie wpatruje się w dekolt. Co, Janeczku? Podoba ci się ten mały samolocik? Nie, ale te dwa bombowce! Dzieci przechwalają się w szkole. U nas w domu wszyscy mamy rowery. A my mamy 4 telewizory. Na to Jaś. A u nas w domu jest 8 i każdy z nas ma swojego tatusia. Mamy Jasio, pyta ojca polonistę. Tatusiu, czy ciocia będzie dzisiaj z mną spała? Ze mną, poprawia ojciec. Oj, ciągle tylko z tobą. Pani od języka polskiego jest bardzo przejęta. Jej lekcji przyszli posłuchać wizytator wraz z dyrektorem. Usiedli w ostatniej ławce. Pani napisała kredą na tablicy zdanie o wiośnie. Kreda upadła jej na podłogę, więc schyliła się, żeby ją podnieść. No, które z was przeczyta? Może ty, Jasiu? Zwróciła się do siedzącego w przedostatniej ławce chłopca. Ale ma dupę! Siadaj, Jasiu! Źle! Dwuja! Jak nie umiesz czytać, to nie podpowiadaj! Mówi z gniewem Jasiu, odwracając się do wizytatora. Rodzice pytają pierwszoklasistę. Jasiu, czy podoba ci się pani nauczycielka? Bardzo! Tylko ta różnica wieku! Jasio wraca uradowany ze szkoły. Mamusia, dzisiaj zrobiłem dobry uczynek. No to pięknie! Co to było? Ty wiesz, że Józik położył idiota na krześle pineskę. No i pan nauczyciel już miał usiąść i ja mu szybko krzesło zabrałem. Nauczycielka czyta zadanie Jasia i po chwili zadaje pytanie. Janeczku, dlaczego twoje lekcje odrabia ojciec? A co ja jestem temu winien, jak matka wciąż nie ma czasu? A teraz uwaga, dzieci. Jaka jest jednostka pojemności większa niż litr? 2 litry, proszę pani. Dzieci śmieją się, wygłupiają, hałasują. Cisza!
krzyczy pani. Macie siedzieć tak cicho, żeby było słychać, jak bąk przeleci. Dzieci umilkły. Po dłuższej chwili Jasiu nie wytrzymuje i woła. No niech ze pani puści wreszcie tego bąka. Tak. Do jakiej rodziny należy wieloryb? Proszę, Janeczku, może ty powiesz. Wieloryb? No ja nie znam, proszę pani, żadnej rodziny, która miałaby wieloryba, no. Jasiu, twoje zadania domowe, właśnie wypracowanie jest bardzo dobre, ale nie różni się od wypracowania Franka. Co to znaczy, mój drogi? No to znaczy, proszę pani, że wypracowanie Franka też jest dobre. Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmującym. Kuj ciągnie wóz. Bardzo dobrze. A teraz powiedz w trybie rozkazującym. Wio! Ksiądz przybija listewki do parkanu otaczającego plebanię. Jasio przygląda mu się z wielkim zainteresowaniem. Z pewnością chcesz zostać stolarzem. Nie, nie. Ja chcę tylko usłyszeć, co powie ksiądz, gdy się pierdyknie młotkiem w palec. Jasiu, jak podzielić jedno jabłko pomiędzy pięcioro dzieci? Za kompot zrobić. Jasiu, wymień pięć zwierząt, które żyją w Afryce. Pięć zwierząt? No. Dwie małpy i trzy słonie. Mamo, mamo, mysz wpadła do wiadra z mlekiem. No i co, wyciągnąłeś ją? Nie, żem wrzucił kota. Wypracowanie na temat puszczy i Jasio skwitował jednym zdaniem. Moja siostra się puszcza. Natychmiast idź teraz do dyrektora, smarkaczu, krzyknęła pani i wskazała Jasiowi drzwi. Wraca Jaś do klasy i gwizdzie sobie pod nosem. No i co, dostałeś za swoje? Pyta pani. Nie, dyrektor mnie prosił, abym rozwinął ten temat i podał jeszcze mu adres siostry. Pani zadała wypracowanie na temat nazwy 7 dni tygodnia. Jasio całe zadanie zawarł w jednym zdaniu. W niedzielę tatuś złowił taką rybę, że jedliśmy ją w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek i sobotę. Jasiu, odmień czasownik skarżyć. Ty skarżysz. On skarży. Dobrze, dobrze. A w pierwszej osobie? W życiu nie skarżyłem. Jasiu, dlaczego ty śpisz podczas lekcji? Ja nie śpię. Tak, no to powtórz w takim razie moje ostatnie zdanie. Jasiu, dlaczego śpisz podczas lekcji? A my mamy bardzo mądrego psa. Chwali się Jasio przed kolegami. Codziennie rano przynosi nam gazetę. Cóż to za sztuka? Dużo jest takich wytresowanych psów, co? Dobrze, dobrze. Ale on nie dostaje na tę gazetę pieniędzy. Babciu, babciu, baw się ze mną w Indian. Jestem strasznie zajęta, Jasiu. Ale może dziadek się da namówić? I z dziadkiem nie mogę się już bawić, bo on jest już po skalpowaniu. Jasiu, dlaczego wasz sąsiad tak klnie? Bo proszę pana, albo uciekł mu pies, albo wróciła żona. Dorastający Jasio często prosi ojca o pieniądze. Poirytowany ojciec nie wytrzymuje. Czy nie zdajesz sobie, synu, sprawy, że w życiu są ważniejsze rzeczy od pieniędzy? Tak, tato, zdaję sobie sprawę, tylko ja chcę te ważniejsze rzeczy zaprosić do kawiarni, a na to potrzebne pieniądze. Jasio przegląda książkę i co chwila wykrzykuje. No nie, Boże, to jest... Jezu, niemożliwe.
O Jezu, kochany, jaka ciego, ale numer to, to nie może tak być. A co ty czytasz, Jasiu? Słownik ortograficzny. Mamo, mamo, widziałem dzisiaj Matkę Boską na plebanii. Coż ty, Jasiu, opowiadasz, chyba gorączkę masz. Naprawdę? Ksiądz stał z nią w drzwiach i powiedział: Matko Boska, idź stąd, bo cię jest sektuj zobaczy! Jaki stąd wniosek? Że nie mają związków zawodowych. Ile lat masz, Jasiu? 8. To ty już chodzisz do szkoły. A tam chodzę, posyłają mnie. Jasiu, podaj mi wyraz pochodny od rzeczownika górnik. Węgiel. Jasiu, czy ty poprawisz wreszcie kiedyś tę dwójkę z matematyki? Ja nie wiem, tata, bo pani w ogóle nie wypusta dziennika z rąk. Jasiu, proszę w tej chwili zamknąć okno. Na dworze jest zimno. A pan myśli, że jak zamknę okno, to na dworze będzie cieplej, nie? Jasiu dostał od ojca lanie, siedzi w kąciku i popłakuje. Tak cię bolało? Tak cię bolało, Jasiu? Pyta brat. Nie, tylko że w tylnej kieszeni to miałem papierosy i tata mnie wszystkie połamał! Jasiu, dlaczego płaczesz? No, chciałeś okręcik, dostałeś okręcik. No, czego ty, kurde, jeszcze chcesz? No? Morza! Nauczyciel pyta uczniów. Drogie dzieci, kto mi powie, jak nazwać człowieka, który bezustannie gada i gada, chociaż nikt go nie słucha? I takiego człowieka to można nazwać nauczycielem, panie profesorze. Mały Jasio, który wszystko nosi po swoim starszym bracie, pyta. Mamusiu, czy ja po nim też dostanę żonę, jak już wyrośnie? Jasiu, opowiedz mnie wszystko, co wiesz o jaskółkach, poprosiła Jasia, nauczycielka biologii. No więc jaskółki są to bardzo mądre ptaki, ponieważ odlatują, jak się tylko zacnie rok szkolny. Kilkuletni Jasio do mamy. Mama! W telewizji pokazują pornografię! Ty głupi, Jasio, to nie jest pornografia, tylko Fidel Castro je banana! Wiedział. Wiedział. Na lekcji religii ksiądz pyta Jasia. Powiedz mi, Jasiu, kto widzi i słyszy wszystko? Nasza sąsiadka spod siódemki. Na lekcji nauczyciel pyta Jasia. Powiedz, Janeczku, co się stanie, gdy pozostawimy na wolnym powietrzu kawałek żelaza? A według mnie to zardzewieje. Bardzo dobrze. A teraz, Janeczku, a jeśli pozostawimy na wolnym powietrzu kawałek złota? Złota, złota. I jeśli zostawimy my w danym przypadku na tym danym powietrzu kawałek złota, tak? To ono zniknie. Tatusiu, pani w szkole pytała mnie, czy mam rodzeństwo. No i co jej powiedziałeś? Że nie ma. A pani co na to? Chwała Bogu! Dziadek dał Jasiowi trochę pieniędzy. Matka obserwuje synka i mówi. Podziękuj dziadusiowi, Janeczku. A co mam powiedzieć? No powiedz to, co zawsze mówisz mamusi lub do tatusia, jak dostaniesz od niego pieniądze. A wiem. Czemu tak mało? Mama siedzi w parku na ławeczce, a mały Jasio jeździ po alejkach na rowerku. Mamusiu, mamusiu, popatrz, ja już jeżdżę z nogami na kierownicy. Po kilku przejazdach... Mamusiu, mamusiu, patrz, 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 ja już jeżdżę bez trzymania. Wreszcie po kilku następnych przejazdach... Mamusiu, już jeżdżę bez zębów.
Jasio przychodzi do szkoły i już w drzwiach klasy informuje nauczycielkę. Proszę panią, moja siostra ma skarlatynę. To natychmiast wracaj do domu, bo zarazisz całą klasę. Po dwóch tygodniach Jasio wraca do szkoły. I co, siostra już wyzdrowiała? Nie wiem, bo jest list nie przyszedł. A gdzie jest? W Ameryce. Na lekcji nauczycielka pyta Jasia. Powiedz, Janeczku, kto podzielił rok kalendarzowy na 12 miesięcy? Ja myślę, że to był ktoś, kto lubi kupować na raty. Na lekcji geografii nauczycielka zadaje pytanie Jasiowi. Gdzie jest, Jasiu, wieża Eiffla? Proszę pana, jak Boga kocham, nie brałem. Pani wezwała ojca Jasia. I pytam pańskiego syna, gdzie jest wieża Eiffla, a on mówi, że jej nie wziął. No wie pani, to ja znam chłopaka, może przeklnie, szybę stłucze, ale nie ukradnie, no. W domu jej nie ma. Zdenerwowana nauczycielka opowiada zdarzenie dyrektorowi. A dyrektor pyta. To który to koleżanko, Jasiu, z piątej C? No tak. To ten na pewno nie odda. Nauczyciel zadał uczniom wypracowanie. Jak sobie wyobrażam pracę dyrektora przedsiębiorstwa? Jasio siedzi bezczynnie i patrzy na klasę. Janeczku, dlaczego nie piszesz? A czekam na sekretarkę. Dziadek Jasia opowiada mu swoje przeżycia wojenne. Mam nadzieję, że wszystko dobrze zrozumiałeś. Tak, dziadku, tylko jednego nie mogę zrozumieć. Po co oprócz dziadka byli jeszcze potrzebni inni żołnierze? Mały Jasio do ojca. Tatusiu, boisz się lwa? Nie, synku. A ty gryfa? No też nie. A diabła się boisz? No skądże? Diabła też się nie boję. Znaczy tylko mamy się boisz. Janeczku, jak to się stało, że tym razem napisałeś wypracowanie domowe w ogóle bez błędów? Ach, bo tak się zdarzyło, że taty nie było w domu. Nauczycielka wchodzi do klasy. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, pani. Odpowiadają wszystkie dzieci, tylko Jasiu mówi. Cześć, Jolo. Za karę dyrektor kazał Jasiowi napisać 100 razy dzień dobry, pani. Nazajutrz Jasio staje przed dyrektorem z zeszytem. Dlaczego napisałeś 200 razy? Przecież kazałem ci tylko 100. Bo cię bardzo lubię, mździchu. Powiedz mi, Jasiu, czy masz dużo przyjaciół w szkole? Szczerze. Szczerze, oczywiście. Nie mam żadnego. A dlaczego? Bo to jest tak. Ja nie lubię tych, którzy mnie biją. A mnie nie lubią tych, których ja biję. Nauczyciel do Jasia. Powiedz, Janeczku, jaka jest różnica między zdaniami nadrzędnym, a zdaniem podrzędnym? Jasio, po chwili. Zdanie nadrzędne to takie, które mówi mama, a zdanie podrzędne to, co mówi tata. Jasio wraca po otrzymaniu świadectwa do domu. No, jeszcze tylko wpierdoli wakacje. Nauczycielka na lekcji opowiada. Wiosną ziemię pokrywa zieleń, latem dojrzewają zboża. Jesienią żółkną liście, a zimą pada śnieg. A kiedy na przykład zrywa się owoce z drzew? Gdy ogrodnik siedzi w domu, a pies śpi. Tatusiu, dziś wracając
ze szkoły tramwajem nadepnąłem jakiejś pani na nogę. I co, Jasiu? Bardzo grzecznie ją przeprosiłem, a ona za to poczęstowała mnie cukierkiem. Podziękowałeś, Jasiu, za cukierka? Tak, i stanąłem jej na drugą nogę. Na lekcji biologii pani kazała dzieciom narysować takie zwierzątko, o którym można coś zaśpiewać. Krysia narysowała kota i zaśpiewała. Raz kotek na połotek i mruga. Dadzio narysował pszczołę i zaśpiewał. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią mają. Jasio namalował jeża. Zaśpiewaj nam, Jasieńku, o jeżu. Jasiu, długo nie namyślając się, śpiewa. Jeziu malusieki. Jasio częstuje dziadka cukierkiem i po krótkiej chwili pyta. Smaczny był cukierek? Bardzo smaczny, Jasiu. To dziwne. Kot powąchał, pies polizał, a dziadek zjadł. Jasiu, powiedz wychowawcy w szkole, że masz dwóch nowych braciszków i że nie będziesz mógł przez parę dni być w szkole. To ja może powiem o jednym, a drugiego zostawię na przyszły tydzień. Tatusiu, ja sam sobie zrobiłem skrzypce. Bardzo się cieszę, Janeczku, że jesteś tak utalentowany. A skąd wziąłeś strunce? A, z fortepianu! Ojciec drzemie w fotelu, a Jasio odrabia zadanie domowe. Tatusiu, to, że mnie przyniósł bocian, to wiem. A czy ciebie też przyniósł bocian? Ale oczywiście, Jasieńku. A babcie? I dziadka też bocian? I też bocian. Jasio zakończył wypracowanie i pobiegł na podwórko. Ojca zaciekawiło, co za wypracowanie pisał syn. I czyta. Opisać stosunki panujące w rodzinie. Pod tym tematem Jasio napisał. Od kilku pokoleń żadnych stosunków w naszej rodzinie nie było. Moja siostra, nie chcę się chwalić, ale już od 6 lat gra na pianinie. I niemożliwe. I nie boleją ją ręce? Jasiu, chwali się koledze. Moja siostra to ma duże szczęście. Dlaczego? Bo jak była na prywatce, to gra w taką grę, że chłopak musiał pocałować dziewczynę albo dać jej pudełko czekolady. No i co? A przyniosła do domu 15 pudełek. Jasiu, chodź tu w tej chwili do ojca i ja cię nauczę porządku. Jestem twoim ojcem czy nie? Jak to mnie to każe zgadywać? Jasio został sam w domu. Po powrocie rodziców chwali się tym, że... Cały czas bawiłem się w listonosza. To ładnie. I co robiłeś? Wszystkim sąsiadom, żem wrzucił do skrzynek listy. To tyle ich napisałeś? Nie, one leżały, tatusiu, w twojej safie pod bielizną. Dorastający Jasio zwraca się z pytaniem do ojca. Tata, wszyscy mówią, że małżeństwo to jest taka wielka loteria. To, tata, prawda to? Nie, Jasiu, na loterii masz przynajmniej jakąś szansę. Jasiu, powiedz mi, kochanie, kto jest twoim najlepszym kolegą w klasie? No pewno, że Kowalski. Ale to niemożliwe. Niemożliwe, przecież to jest największy łobuz w całej szkole. Tak, mamusia, ale gdyby nie on, to ja byłbym najgorszy. Jasio pierwszy raz poszedł do szkoły. Po powrocie ojciec go pyta. No i jak, synku, w tej szkole ci się podobało? Wiesz, tato, no fajnie było.
ale tam kłamią. Coś ty mówisz, Jasieńku, jak to w szkole kłamią? A właśnie, że kłamią. Na drzwiach jest napisane pierwsza klasa, a siedzieliśmy na twardych ławkach. Jasiu, dlaczego zjadłeś ten kawałek tortu przeznaczonego dla siostry? Bo ja nie wierzę w przeznaczenie. Jasiu. Jasiu stale używa słowa cholera, co nie podoba się matce. Słuchaj, synuniu, umówmy się tak, że jeżeli nie będziesz używał słowa cholera, to dostaniesz 100 tysięcy złotych, dobrze? No dobra, mamuniu, nie będę mówił. A, ale wiesz co? Ja tam znam takie słowa, za które dałabyś nawet i pół bańki. I chłopczyku, czy twoja mamusia wie, że ty palisz papierosy? A czy pani mąż wie, że zaczepia pani obcych mężczyzn na ulicy? Na zakończenie lekcji religii ksiądz zadaje pytanie. Drogie dzieci, które z was chciałoby iść prosto do nieba? Wszystkie rączki podnoszą się do góry. Tylko Jasio patrzy w okno. A ty, Jasiu, nie chciałbyś iść do nieba? No, pewnie chciałbym, ale obiecałem mamie, że po lekcjach wrócę prosto do domu. Jasiu, a jak to dzisiaj było w szkole? Cudownie! No? Powiedziała pani do mnie tak. Jesteś pilnym uczniem. No wspaniale, Jasiu. Widzisz, jak chcesz, to potrafisz. I co jeszcze powiedziała? Powiedziała, żebym przetłumaczył to zdanie na francuski. Tatusiu, dlaczego w moim zeszycie pod ocenami podpisujesz się dwoma krzyżykami? No ja nie chcę, żeby twoja nauczycielka pomyślała, że normalny człowiek może być ojcem takiego idioty. Jasiu, jak idzie w szkole? Nie masz kłopotów? Dobrze idzie. Bez kłopotów, nauczyciele, to ci z tatuniu strasznie zazdroszą. Co mówisz? Zazdroszą mnie? Tak. Już jeden kilka razy pociągał mnie za ucho i mówił: och, gdybym ja był twoim ojcem! Co ty przyniosłeś, Janeczku, w tym futerale na skrzypce? No przecież to jest pistolet. No rzeczywiście, ale heca! Ojciec poszedł robić skok na bank ze skrzypcami! Jaś i Małgosia idą przez las. Nagle Jaś staje i pyta Małgosi. Co byś zrobiła, Małgo, za to, gdybym w pewnym momencie rzucił się na ciebie i chciał odebrać ci cnotę? A no cóż, Jasieńku, powiedziałabym ci, że o kilka lat się żeś spóźniłeś. Młoda nauczycielka wpada oburzona do gabinetu dyrektora. Panie dyrektorze, ten mały Jasiu powiedział, że jak się będę jego czepiała, to on mnie wywali ze szkoły. Zara. Któren Jasiu? No ten z trzeciej A. A jak ten z trzeciej A? No to tak, to ten to może. Na lekcji wychowania plastycznego pani zadała dzieciom do narysowania abstrakcyjny temat. Panikę. Dzieci się mozolą, rysują sceny pożarów, zamachów terrorystycznych itp. Tylko Jasio siedzi bez troski. Narysował dużą czerwoną kropkę. Co to ma być, Janeczku? Jak to co? No to jest panika. Ale dlaczego to tak wygląda, taka kropka? No jak dlaczego? Moja siostra każdego miesiąca stawiała sobie w kalendarzu taką kropkę. W tym miesiącu nie postawiła. Żeby pani widziała, jaka w domu była panika. Pani prowadzi w szkole, w klasie siódmej, lekcję geografii, podchodzi do tablicy i usiłuje napisać temat. Temat lekcji. Na drzewo. Pada z klasy, pani ogląda się. Kto to powiedział? Nikt.
Podchodzi znowu do tablicy i usiłuje napisać temat lekcji. Ciągnij się! Pani zdenerwowana wypada z klasy, z płaczem wpada do gabinetu do dyrektora i skarży się: panie dyrektorze, nigdy więcej w życiu nie pójdę do tej klasy. Prowadzę lekcję geografii, usiłuję napisać na tablicy temat lekcji i temat lekcji jest prosty, co to jest globus, a nie wiem, jak go to napisać. No. A która to jest klasa? 7C. 7C i pani nie wie, jak z nimi rozmawiać? No ja nie wiem, jak rozmawiać. No pani pozwoli za mną. Dyrektor wraz z panią wchodzą do klasy. Cześć, palenty! Dzień dobry, panie dyrektorze! A ty, Kozłowski, czemu tak tę mordę wykrzywiasz? Tak się śmieję. Tak się śmiejesz, tak? Chcesz w globus? A co to jest globus? To jest właśnie, kolego, temat dzisiejszej lekcji.